dzisiaj okaże krzyża, jak on poniósł Pan Jezus. Dobrze? Powiedz mi, czy Ty miałaś jakąś karę za coś złego, jak zrobiłaś? Tak. Jak byłaś niegrzeczna? Jaką karę miałaś na przykład? Na przykład ze tej babeczki albo z tego, że jest słodkie. Może jest słodkiego. Jeszcze jakąś karę pamiętasz? Do pokoiku czasem musisz iść sama, nie? Aha. Przemyśleć. Bez blata mojego gabusia i bez szczotki mojej łuciusi. Właśnie, takie kary. A powiedz, Aurelko, jak myślisz, te kary są zasłużone czy nie? Aurelka zasłużyła na te kary czy nie? Czy uważasz, że dobrze robiłaś? Nie. Nie dobrze. No rodzice czasem muszą dać karę, tak? Żeby dzieci zapamiętały, że rzeczy, pewnych rzeczy się nie robi, że są złe, tak? A powiedz mi, Aurelko, wyobraźmy sobie sytuację, że gabuś nabroił. Na przykład. Nie na przykład. Wyobrażamy sobie, gabuś nabroił, a mamusia nie wie, że to gabuś i ukarała Aurelkę. Aurelka dostała karę za gabusia. Jak byś się czuła, powiedz? Zła. Smutna i zła. Jedno i drugie. A zdarza się tak, mamusi, powiedz? Nie. Nie zdarza się. Fu, kurczę, dobra jestem. Chyba zdarza się. Przynajmniej czasem nie pamięta. Przynajmniej nie pamięta. Mi się wydaje, że mi się zdarza czasem, bo po czasie widzę, że to jednak gabuś zrobił, nie Aurelka. No ale jest to niesprawiedliwe, prawda? Źle się wtedy czujemy, jak ktoś nas oskarża za coś, czego nie zrobiliśmy, prawda? Smutni jesteśmy. Źle się z tym czujemy. A wyobraź sobie, że właśnie Pan Jezus taką karę poniósł. Pan Jezus był dobry i nigdy niczego złego nie zrobił. Przez całe swoje życie robił tylko dobre rzeczy. Wyobrażasz sobie? Mi jest ciężko sobie wyobrazić, bo każdego dnia robimy coś złego. To nakrzyczymy, to coś zbroimy. Zawsze coś złego się tam znajdzie w ciągu dnia. A Pan Jezus całe swoje życie przeszedł czyniąc dobrze. Tylko dobrze. A jaka kara go spotkała? Za te dobre uczynki. Być do krzyża i umarł na krzyżu. No właśnie, umarł na krzyżu, a robił tylko dobrze. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus postanowił wziąć na siebie wszystkie nasze grzechy. Wszystkie nasze grzechy wziął na siebie. Ponieważ karą za grzech jest śmierć. A Pan Bóg nie chciał naszej śmierci. Chciał, żebyśmy najpierw poznali Bożą miłość. Dlatego poprosił swojego Syna, Jezusa, by umarł za nasze grzechy. By wziął te wszystkie grzechy na siebie i dał nam nowe życie. W Nim mamy nowe życie. On nas oczyszcza z naszych grzechów. Dlatego właśnie do Jezusa przyszli ludzie. Piłat go skazał, a żołnierze go ukrzyżowali. Wbili mu gwoździe. Zobacz, gdzie mu wbili gwoździe? W ręce, w dłonie, tu. W serce i w nogi. I w nogi. I nawet na koniec przebili mu bok włócznią i wypłynęła krew i woda. Tak? Nawet miał koronę cierniową na głowie, te kolce się wbijały. Musiało to strasznie boleć, co? Myślisz? No. I leciała krew. No, leciała krew i strasznie to musiało Pana Jezusa boleć. Bo zrobił to z miłości do nas. Tak bardzo nas kocha, że chciał właśnie tak umrzeć, by pokazać nam, jak bardzo Bóg nas kocha. Że jest gotowy nawet umrzeć i cierpieć dla nas, żebyśmy tylko mogli poznać Jego miłość. I w Nim mieć życie. Podziękujemy za coś Panu Jezusowi naszemu teraz.
po takiej lekcji o krzyżu. Najpierw była to najpierw czasami takie kołki tam ubiczowali. Najpierw ubiczowali jeszcze, tak. I to musiało bardzo bolać. I ścierało mu to skórę. I ścierało skórę i bolało. No, ale potem sparchystał. Dał nam nowe życie. Moim ojcem to chętnięt. Mieszka w niebie. To jest najpiękniejsze. Zakończenie albo początek. Chwała Tobie, Panie. Chwała Ci, Panie. Okej, okay, pomówmy się teraz. Mamy za co dziękować. Tak, Cię, Panie. Dziękuję Ci, Jezu, że Ty wziąłeś nasze grzechy na krzyż. Że Ty włożono do grobu. Że poszłeś do nieba, do swojego Ojca. Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, Jezu. O, tu nie. Szukam, ale nie ma. Krążę, ale nie ma. Patrzę, ale nie ma. Nie ma takiego jak On. Nie ma takiego jak Jezus. Nie ma takiego jak On. Nie ma takiego jak Jezus. Nikogo takiego jak On. Nikogo. Papa, do ciebie.